dobiega końca napełnianie wodą zalewu na Borkach. Jak informuje miasto, testy przebudowanej zapory i urządzeń na stawach komaltacyjnych wypadły pomyślnie, ale jeszcze prace nad zalewem się nie zakończyły. Od wczoraj rozpoczęliśmy już główne napełnianie zalewu na Borkach, tak aby był gotowy, tak jak deklarowaliśmy, w połowie czerwca. Jednocześnie, szanowni państwo, już możemy obserwować nowe wyremontowane pomosty. Naprawdę robią imponujące wrażenie. W dalszym ciągu trwają prace związane z nowymi ciągami pieszo-jezdnymi wokół zalewu na Borkach. W ciągu najbliższych kilku dni ma zostać zamontowana fontanna i napowietrzacze. Pojawią się też pływające wyspy. Wszystkie urządzenia elektryczne będą zasilane energią z odnawialnych źródeł. Powstała elektrownia wiatrowa, a wkrótce będą też zainstalowane panele fotowoltaiczne. Kończymy, że tak powiem, realizację za chwilę tego zbiornika. Na pewno jest to udana inwestycja, która poprawi jakość wody w zalewie, jak i ilość wody. Zgodnie z zapowiedziami, radomianie z zalewu będą mogli korzystać już w wakacje. Modernizacja zbiornika kosztowała 6 milionów złotych, w tym ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych wyniosła dotacja unijna.